to jest moja przyjaciółka Olivia. Hej. Moja siostra Kamila. Cześć. I moja siostra Ola. Hej. Może je znacie z kanału YouTube, które wam dam w opisie. Będziemy... I jeszcze coś od siebie dodam. Zasubskrybujcie ten kanał oraz zostawcie łapkę w górę. Będziemy dzisiaj odpowiadać na pytania, tak czy nie. I też nie zapomnijcie zostawić subskrypcję i łapkę w górę. Dobra, zaczynamy. Czy kiedyś byłaś w związku? Tak, i jestem nadal. Nie. Dobra. Czy chodzicie do szkoły? Tak. Czy masz rodzeństwo? Tak. Jest pana letnia? Tak. Nie. Dobra, czy macie rodzeństwo? To już było. Ale dobra, tak. Czy lubicie psy? Tak. Czy masz swojego ulubionego psa? Tak. Masz połączenie chłopaków? No i tak średnio, czyli tak pół na pół. Każdy pisze. Każdy drugi pisze. Czy ty kiedykolwiek spałeś więcej niż 12 godzin? Tak. Nie. Czy kiedykolwiek jadłeś pizzę? Tak. Czy jadłeś setki? Oczywiście. Trochę musi być śmieszne. Przepraszam za przecinkę. To tylko nie chcące. Zostawiłaś kogoś? Tak. Czy boisz się burzy? Tak średnio. Oczywiście. Tak średnio. Czy kiedykolwiek miałaś jakiś przypał z kolegą? Nie. Czy masz prawo jazdy? Nie. Tak. Tak bardzo bym chciała. I bym to nie przejechała. Lubisz chodzić do parku? Tak. Ja. Czy masz prawo jazdy? To już było tak. Nie. Nie mam. Czy lubisz grać w piłkę? Czy lubicie koszykówkę? Ja kocham. Średnio? Średnio. Kocham. Czy lubisz siatkówkę? Tak. Nie. Średnio. Chciałeś się proszę dzieci? Tak. Czy jesteś pełnoletnia? Nie. To już było jak coś. Jeszcze się raz. Lubisz chodzić do kina? Tak. Nie zacinajka. Lubisz koty? Tak. Byłaś kiedykolwiek w związku? Tak. Jestem, tak. Czy lubisz fast foody? Tak, kocham. Tak. Czy kiedykolwiek miałeś spinę z swoimi rodzicami? Tak. Czy lubisz pizzę? Tak, kocham. I to zależy, którą. Może kebaba. Tak. Czy byłeś kiedyś za granicą? Nie. I bym nie chciała. No. Czy byliś... przepraszam. Czy kiedyś się znęcaliście nad zwierzętami? Nie. Czy masz dużo przyjaciół? Tak. Masz pochodzenie chłopaków? To było. Średnio. Tak, no bo do mnie każdy pisze. Czy chciałbyś kiedyś mieszkać za granicą? No może. To zależy ale kiedy. Nie. I z kim. Ale raczej mi się zdaje, że tak. I tak jest połowicie. Tak pół na pół można powiedzieć. Przepraszam jeszcze raz. Czy kiedykolwiek jedliście lody, ale rozpuszczone? No oczywiście. Dziękuję, już jesteśmy z powrotem. Czy miałeś kiedyś złamane serce pasopaka? Tak. Nie. Byłaś kiedykolwiek zakochana? Tak. Czy lubisz siebie, jaką jesteś, bez makijażu i z makijażem? Tak. Średnio? Tak. Pół na pół.